A dzisiaj informacje i wymagania NetMatch Neona Zielonego zapraszam. Neon simulans, inaczej neon zielony, to gatunek słodkowodnej ryby z rodzaju Parachaeridon. Należy do rodziny kąsaczowatych. Dorasta do 2,5 cm długości. Góra ciała jest oliwkowo-zielona, zielonkawa lub niebieska z lekkim prześwitem zieleni. Środkową częścią tułowia, aż do pyska nasady ogona, biegnie piękny i błyszczący zielony pas. Od słynnego Neona Inessa różni się tym, że jest nieco mniejszy i ma mniej koloru czerwonego pod neonową pręgą. Ciekawostka. Charakterystyczny opalizujący niebiesko-zielony pas zawiera komórki pigmentu, zwanymi iridoforami, które dzięki krystalicznym płytkom z guaminy odbijają światło. Płeć tego neonka jest trudna do odróżnienia. Samce najczęściej są odrobinę mniejsze i smuklejsze, oglądając je od góry, od samic. Karmienie. Gatunek ten jest wszystkożerny. W naturze żywi się małymi bezkręgowcami, skorupiakami, glonami i wpadającymi do wody owocami. Najlepiej karmić pokarmami suchymi, ja polecam mikrogranulat. Pamiętajcie o regularnym podawaniu pokarmów żywych lub mrożonych, np. ochotka, larwa komara, dafnia czy rozwielitka. Akwarium dla małej grupki tych rybek będzie dobre już około 40-litrowe. Musi być obsadzone gęsto, bo ryby będą strachliwe. Jeżeli macie na rybek neonków zielonych, polecam dać szyszki olchy. Te rybki są wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia, wahania parametrów wody itd. Nie powinny być wkładane do nowo zakładanych zbiorników. Światło nie może też być mocne, bo szkodzi to obsadzie. Jeżeli chcecie odcinek o rozmnażaniu, piszcie w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Subskrybuj, dobijamy 145 subów. Pozdrawiam serdecznie, SR Aquariums.